NVLO Automatics to temat, który nie był szeroko omawiany, dlatego chciałem przybliżyć Ci, jak to działa, gdyż taka piasta występuje już w wielu markach rowerowych, jest zarówno w Batavusie, Kodze, Sparcie, Gazeli, także warto o tym wspomnieć, jak obsługiwać taką piastę. Pomimo tego, że w nazwie występuje słowo Automatics, to piastą tą możemy sterować również w sposób manualny. Natomiast nie działa to na zasadzie naciągania i odpuszczania linki, a zmiana biegów następuje elektronicznie. Pokażę Wam teraz, jak to zrobić. Wchodzimy sobie na kontrolerze w tryb manualny i pokazują nam się biegi. Wtedy kontrolerem plusikiem i minusikiem zmieniamy biegi do góry lub w dół. Natomiast jeśli chcemy przejść w tryb automatyczny, to musimy wejść na wyświetlaczu w tryb kadencji. Wtedy pokazuje nam się zakres kadencyjności od 30 do 100. Są to dokładnie 30 lub 100 obrotów na minutę kręcenia korbą. I w tym miejscu w sposób manualny na kontrolerze ustawiamy obroty korby, czyli kadencję. W momencie, kiedy będziemy podjeżdżać pod wysoką górę, pod wzniesienie lub po prostu będziemy jeździć po terenie górzystym, ustawimy raczej kadencję wysoką, czyli bliską 100, będziemy dążyć do tej najwyższej kadencji. Natomiast jeśli będziemy poruszać się po mieście, po płaskim, będziemy raczej operować w kadencji między 30 a 60. Powiedziałem Wam już, jak używać piasty w trybie manualnym i automatycznym. Teraz chciałem powiedzieć o dodatkowej funkcji, jaką jest aplikacja przygotowana przez NVLO. Nie jest to aplikacja ani skomplikowana, ani bardzo konieczna. W zasadzie ma ona jedną funkcję, która ułatwia startowanie rowerem i za chwilę Ci ją przybliżę. Po ściągnięciu aplikacji musimy połączyć się z rowerem. Przyciskamy wtedy przycisk na pieście NVLO Automatics. Jest to biały przycisk, który po włączeniu zasilania na wyświetlaczu zapala nam się na kolor zielony, a musimy go przycisnąć wchodząc w tryb łączenia. Wtedy zmienia on kolor na kolor niebieski i łączy się z naszą wcześniej pobraną aplikacją. Kiedy jesteśmy już połączeni, wchodzimy sobie w aplikację i widzimy tutaj kilka funkcji. W zasadzie funkcja pierwsza od góry w ustawieniach mamy tak zwany operation mode, czyli możemy zmienić tryb piasty na automatyczny lub manualny. Możemy to zrobić z poziomu telefonu. Natomiast również w ten tryb, tak jak mówiłem wcześniej, możemy przejść z poziomu kontrolera. Poniżej tej funkcji mamy drugą funkcję, która odnosi się do startu lekkiego i startu ciężkiego. Tutaj rzeczywiście to jest jedyna funkcja, którą możemy zrobić tylko i wyłącznie z poziomu telefonu. Przestawiając sobie ustawienia na heavy, będziemy startować z wyższego biegu, będzie nam ciężej, ale w momencie, kiedy jeździmy rowerem ze wspomaganiem i po płaskim, być może ten tryb będzie dla nas wygodniejszy. A w sytuacji, kiedy chcemy startować lżej albo nie mamy aż tyle siły w nogach lub chcemy jeździć na trybach niższych niż turbo, czyli na eco, to możemy ustawić sobie tryb light i wtedy startowanie jest znacznie lżejsze. Tak jak powiedziałem, jest to jedyna funkcja, którą możemy ustawić z poziomu telefonu, z poziomu tej aplikacji. Poniżej w ustawieniach mamy jeszcze dwie funkcje. Jest to funkcja, która daje nam możliwość wprowadzenia jakiejś aktualizacji w oprogramowaniu. Natomiast jest ona w tej chwili, przynajmniej w mojej aplikacji, niepodświetlona, czyli nie ma żadnej aktualizacji, niczego nie mogę uaktualnić. Nasza piasta jest piastą z najnowszym softwarem. I ostatnia funkcja w naszej aplikacji w zakładce ustawienia to kalibracja Automatixa. Używamy ją w zasadzie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy czujemy, że piasta jest rozregulowana, że coś jest nie tak. Wtedy wciskamy start kalibracji, jedziemy w sposób ciągły przez 20 sekund i piasta na nowo
dokonuje kalibracji. Druga zakładka naszej aplikacji Enviolo to zakładka Info i w zasadzie mamy tutaj jakieś podstawowe informacje na temat numeru seryjnego, natomiast przebiegu tej piasty, na temat numeru oprogramowania, czy nie mamy jakichś błędów, model roweru, typ piasty i rok produkcji danego roweru, także to można też wyczytać właśnie z tego poziomu. I ostatnia zakładka nazywa się preferencje i mamy w zasadzie tutaj tylko i wyłącznie informacje właśnie odnośnie kadencji. Natomiast ważne jest to, że tutaj możemy sobie na suwaku zmieniać te kadencje między 100 a 30. Natomiast suwając nie zmienia to ustawień w rowerze. Ustawienia w rowerze pod kątem kadencyjności możemy zrobić tylko i wyłącznie z poziomu kontrolera i rzeczywiście jest tak, że jeśli na kontrolerze ustawimy 30 czy 40, 50 kadencje, to można to zauważyć na naszym wyświetlaczu w naszej aplikacji. To tyle, jeśli chodzi o aplikację. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która jest taką charakterystyczną dla piasty Enviolo. Piasty te występują w kilku modelach, są przeznaczone do różnego rodzaju rowerów. Charakteryzują się tym, że mogą jakby współgrać z rowerami, które mogą być bardzo obciążone, nawet do 500 kg, jeśli chodzi o takie typowe rowery towarowe. I cechą charakterystyczną tych piast jest to, że są one bezstopniowe. Więc nawet jeśli jesteśmy na manualu i zmieniamy biegi 1, 2, 3 do 8, bo tyle tych biegów tam jest oznaczonych, to tak naprawdę nie odczuwamy tych kliknięć, tak jak jest to przy klasycznym Shimano Nexus, że mamy jedynkę, dwójkę, trójkę i czujemy takie międzybiegi. Tutaj to przechodzenie między biegami jest bardzo płynne, przez co te piasty są bardzo wytrzymałe i mamy bardzo dobre odczucia z jazdy. Kończąc nasz materiał, chciałem powiedzieć, że jeśli używacie tych piast i macie z nimi jakiś problem lub macie ewentualne jakieś pytania lub zastanawiacie się nad zakupem tego roweru i czegoś nie dopowiedziałem, to zadajcie pytanie w komentarzu, a spróbujemy odpowiedzieć je na nie i rozwiać Wasze wątpliwości w temacie Enviolo Automatics.